Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 i wzięło w nim udział 36 tysięcy osób. Niemcy skierowali początkowo 16 tysięcy żołnierzy, jednak po czasie wspomogło ich około 25 tysięcy, w tym lotnictwo, artyleria i czołgi. Powstanie zaskoczyło Niemców. Celem powstańców było opanowanie kluczowych punktów Warszawy, ale plan ten nie udał się w 100%. Po 4 dniach powstańcy kontrolowali 5 dzielnic, ale nie udało im się opanować mostów na Wiśle. Warszawiacy entuzjastycznie przyjęli powstanie i cywile wywieszali flagi polskie. Uruchomiono powstańczą radiostację Błyskawica, a Antoni Ziembik zbudował replikę powstańczej stacji nadawczej, którą można zobaczyć w Muzeum Powstania Warszawskiego. Niemcy przystąpili do kontrataku 4 dni po wybuchu, rozstrzeliwując ludność. Odcięli Stare Miasto od Śródmieścia. 10 sierpnia rozpoczął się atak Niemców na Stare Miasto, gdzie zginęło 35 tysięcy walczących Polaków. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń Polski ze względu na jego tragiczne skutki.